Dzisiaj pokażę Wam prosty przepis na domowe pankejki. Zapraszam do oglądania. Składniki, których będziemy potrzebować, to roztopione masło, mąka, mleko, sól, cukier, proszek do pieczenia, jajka, a do polewy będziemy potrzebować truskawek i śmietanki 30%. Do miski wbijamy 3 jajka. Wsypujemy sól z cukrem i proszkiem do pieczenia. Musimy to teraz roztrzepać. Wlewamy mleko. Mieszamy. Przesiewamy całą mąkę. I na koniec wlewamy przestudzone, roztopione masło. Dokładnie mieszamy. Powinna nam wyjść taka masa. Możemy teraz przejść do smażenia. Na patelnię wylewamy odrobinę oleju i go rozcieramy. Rozgrzewamy patelnię. Jeśli patelnia się już rozgrzała, możemy przejść do smażenia. Na środek wylewamy troszeczkę ciasta i smażymy z każdej strony po około 1 do 2 minut na ładny złocisty kolor. Po kilku sekundach na placku zaczynają się już robić małe pęcherzyki, to znaczy, że za chwilę będziemy go przekręcać na drugą stronę. Przerzucamy na drugą stronę i smażymy przez następną około 1 minutę. Usmażonego placka możemy sobie już przełożyć na talerz. Tak wygląda z drugiej strony. I smażymy resztę. W międzyczasie, gdy smaży się reszta placków, możemy przygotować sobie polewę. Do miski wsypujemy pół kilograma truskawek i rozgniatamy je przy użyciu widelca. I w zależności od tego, jak bardzo chcemy mieć słodką polewę, dodajemy kilka łyżeczek cukru. Do garnuszka przelewamy rozgniecione truskawki i musimy je teraz zagotować. Jak chcemy przyspieszyć sobie proces smażenia pancake'ów, możemy wlać więcej po prostu ich na patelnię, tylko wiadomo, że wtedy kształt może nie być idealnie okrągły. Truskawki zaczynają nam się powoli gotować. Wlewamy do nich trochę śmietanki, około 100 ml. Dokładnie mieszamy. Czekamy, aż ponownie się zagotuje. Truskawki zaczęły nam już tutaj delikatnie bulgotać, więc sobie jeszcze raz je zamieszamy i możemy je ściągnąć z ognia. Pankejki mamy już gotowe. Pozostało je teraz tylko oblać polewą. W tym filmie to już byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego.